nic z tego nie będzie. Jedziemy na miejscówkę, tam się czuję jakoś pewnie, nie wiem czemu. Bez trzymania tyterką, o trochę za mała prędkość. Jak to mówią, trzeba trenować równowagę. Fajnie jest tyrka na biegu i jedziemy. Nie wiem co to mam, trójkę czy czwórkę, ale fajnie se leci i tak jeździć można. To trochę się siebie. O, zobaczymy ile uciągnie. A, za bardzo siebie. Dobra, dwójeczka. Hops. Ups. O. Dawno nie jechałem, więc muszę się od nowa znowu chyba uczyć. Bujeczka i hop. O kurde, z równowagą muszę potrenować. Tylko powiedzcie mi, jak ja mam wytłumaczyć o co mi chodzi. Jak ja mam sterować najłatwiej według was, żeby opanować równowagę, po prostu jak mnie przychyla w tą stronę. Jak to najłatwiej skontrolować, nie wiem, kolanami? Czy całym ciałem? Możemy się wychylać. Bo na przykład jak jadę bez trzymanki, no to kolanami jakoś tak najłatwiej mi skontrolować. No powiem wam, no nie będę żadnego specjalisty ukrywał albo co, no udawał. Po prostu no nie umie jeździć, no. Jak widzicie, jeździć w ogóle na kole nie umie. No i się uczę. Zobaczymy, kiedy mi się to ogólnie uda nauczyć, no. Ale dalej się... Jak czuję, że mi za bardzo zaczyna tak chwiać, dalej się przysuwam do przodu motoru. I tu robię błąd. Nie jestem wyluzowany chyba i dlatego. Nie jestem wyluzowany na tym motorze. Próbujemy dalej, no. Ale widzicie, że jakiś tam postęp jest, nie? Na dwójeczce powiem wam, że nawet fajnie mi się jedzie. Tak czuję się bezpiecznie, jeszcze to nie jest taka duża prędkość, żeby coś mi się stało, ale chciałbym jechać jak najwolniej się da. Jak najwolniej się da, chciałbym jechać na tej dwójeczce. Tak wam powiem. O, za mało poderwałem. Muszę się nauczyć sterować, bo to wyczucie... Teraz było ładnie, takie przeciągnięcie. Coś mi w tej głowie zaczyna tak... Coś tak mi zaczyna grać. Muszę nauczyć się sterować też prędkością troszeczkę. Bo ewentualnie taką dwójeczkę bym zapiął. No, byłoby coś z tego. Powiem wam, byłoby coś z tego. Zobaczymy, czy dojedziemy do mostku. Uwaga. Ale dojechaliśmy! Hop! Coś robię źle. Teraz na pomysł, pokazać wam różnicę między dwusuwem a czterosuwem. O, to wam mogę pokazać. Mam teraz jedynkę włączoną, teraz luz.
Mam teraz luz włączony. W TTR-C macie około tak 14 koni, powiedzmy. Około 14 koni mam. Powiem wam tak. Macie 85, tak? Wszyscy mówią, że MRF, coś tam, że to jest gówno. TTR to jest gówno, bo to ma tylko 14 koni. Tak? Tak mówi dużo osób. Bo kalkuluje to, co jest na papierze. I teraz wam mówię. Jak macie te 30 około koni w swojej 85, zróbcie to, co ja zrobię. Czyli wrzućcie najwyższy bieg, jakikolwiek macie, najwyższy bieg, jaki macie w motorze, i ruszcie. Zobaczycie różnicę między moimi 12 koniami, a waszymi 30. Uwaga, patrzcie. Włączę sobie tylko podgląd, żeby na pewno było to widać. Uwaga. Dwójka. Ruszymy trochę. Trójka. Czwórka. Piątka. Wyżej nie chcę iść. Mamy piąteczkę. I patrzcie, ruszę teraz ja z piątki. Dam oczywiście troszeczkę gazu, żeby się TTR-ka nie męczyła, ale ruszę wam z piątki. Ruszcie tak samo swoją 85. Uwaga. Jedziemy na piątce. Nie zmieniam biegu w nogę małosop i przypierdolę na gazie, patrzcie. Myślicie, była piątka czy nie była piątka? Nie wierzycie mi, jeszcze było pod lekką górkę. Teraz jest tak dosłownie minimalnie z góreczki. Nawet mogę wam powiedzieć, no możecie tak samo. Uwaga, wrzucamy piątkę. Max, do góry, jest piątka, bo ja mam akurat 5 biegów. Wy możecie wrzucić 6, bo macie najwyższe 6. I ruszam z 6. Teraz bez gazu. Prawie, że bez gazu. Minimalnie, żeby nie było. Minimalnie, żeby się sprzęgło nie spaliło zbytnio. Uwaga. Słyszycie, jak silnik chodzi? Jadę na piątce. Zróbcie to waszą 85, jak mówicie, tak kurwa jest o wiele lepszy sprzęt od TTR-ki. Że to jest gówno, że to się do enduro nie nadaje. Z tym się nie da jeździć. Zróbcie to waszą 85 i ten sam efekt, co wam teraz pokazałem, będzie 3 razy bardziej skumulowany, jak jedziecie w błoto i wam koło się utopi do połowy. Ruszcie wtedy waszą taką 85. Jak wam nie wejdzie w rezo, po prostu jak nie będziecie strzelać ze sprzęgła, i teraz oczywiście będą ludzie gadać, to on pierdoli, to są całkowicie inne sprzęty, bo to jest dwusów, to jest czterosów. No tak, tylko że w czterosuwie te kuce więcej znaczą niż w dwusuwie. Wy macie może te 30 koni, ale przy 6,5 tysiącach obrotów. A jak macie tam 1000-2000 obrotów, to macie ledwie 5-6 koni, nie? Nie macie tych 30 wtedy. Wam moc rośnie względem obrotów, nie? Jak, no, nie, ja jestem za dobre tłumaczenie, ale im większy moment obrotowy, tym więcej mocy macie, nie? W dwusuwie. Więc wam powiem, jak do takiej spokojnej jazdy 85 się no, nie nadaje. 85 musicie żyłować. A taka TTR-ka do nauki. Wyobraźcie sobie teraz, jak ktoś będzie chciał ruszyć tym motorem. No, bija jedynkę, nie da w ogóle gazu. Patrzcie, nie daje w ogóle gazu i ruszam. I jadę. Zaraz będzie górka i motor będzie dalej jechał. To jest idealny motor do nauki. Nam nie trzeba gazu dawać, żeby to jechało. Nie mówię, że chcę jakoś tam TTR-kę powiedzieć, że to jest taki zajebisty sprzęt, że kurwa każdy inny jest najgorszy, tylko po prostu wam pokazuję różnicę między czterosuwem a dwusuwem, że nie patrzy się na papier. Nie patrzy się, może ma to te 12 koni, ale ma cały czas prawie że cały czas pełną moc tych 12 koni. I nieraz ma więcej mocy niż 85, bo czasami jedziecie podjazd, wam zejdzie, nie będzie dał rady motor w rezo wejść, no i macie te 5-10 koni, kurde, nie? Wtedy.
A taka TTR-ka ma prawie cały czas 12, będzie pyrkać, ale będzie jechać pod tą górę, nie? Dobra, trenujemy, bo szkoda czasu. Ops! Dobra, będzie ciemno.